Dzień dobry. Józef Żuk-Piwkowski, Dzień artysta dobry. multimedialny, absolwent szkoły filmowej w Łodzi, wielu kierunków i poziomów nauczania, doktor sztuk, jednocześnie Filmowy. rejestrator pamięci medialnej, dobrze mówię? No, w pewnym skrócie tak, można powiedzieć. Na czym polega pamięć medialna? Co to jest? Pamięć medialna według mnie to jest jedyny wyróżnik człowieka z kosmosu. Od innej przyrody i od całej rzeczywistości. A mianowicie to jest taka cecha, którą ma człowiek, a nie ma tego żaden zwierzę. Może AI, sztuczna inteligencja, będzie ją miała. A mianowicie, że człowiek potrafi korzystać nie tylko z własnych doświadczeń, ale też i z dorobku i doświadczeń zapisanych przez innych. I ja wyróżniam taką cechę tej pamięci medialnej, że jest to taka zapisana informacja, wiadomość, przekaz, refleksja, wrażenie, którą może odebrać inny człowiek w innym miejscu. W związku z czym ona może się przenieść w czasie o tysiące lat albo o tysiące kilometrów i pozwala na synergię ludzkich myśli i dokonań, i nie musimy się uczyć wynajdywać prochu od nowa, ani koła, ani innych smartfonów. Twoja idea jest realizowana przez lata. Od którego momentu się zaczęło i czym? Znaczy, ta idea ewoluowała z projektu, który rozpocząłem, jak byłem studentem szkoły filmowej na Wydziale Operatorskim. W roku 77, 17 lipca, w dniu moich urodzin, rozpocząłem taki projekt, który polegał na znakowaniu, zapisywaniu czasu. I szukałem jakiegoś stałego elementu, który jest mi bliski i który mógłby mi posłużyć jako taki znacznik czasu. Tak jak u opałki były te pisane przez niego cyferki, kolejne liczby, zastanawiałem się nad różnymi pomysłami, hasłami. I w końcu stwierdziłem, że jedyny stały element, który mi towarzyszy, to jestem ja. A we mnie to jest moja twarz. W związku z czym 17 lipca 1977 roku, czyli 43 lata temu, rozpocząłem projekt, który na początku się nazywał autoportret, potem zapis, potem fotomemory, potem fotomemory, na końcu się nazywał metamemory. I on polega na tym, że codziennie robiłem sobie zdjęcie. Autoportret. Wtedy to była egzakta i taśma negatywowa. Dzisiaj to się nazywa selfie i każdy może sobie to zrobić w dowolnym momencie i w dowolnej chwili życia, dowolną ilość razy. Ograniczeniem wtedy było posiadanie dostatecznej ilości negatywu. No i ja ten negatyw jako student szkoły filmowej miałem, bo miałem tak zwane ścinki z ćwiczeń operatorskich. I tak się zaczął ten projekt. I on przez lata ewoluował, potem o nowe media, potem o zapis cyfrowy, po roku 2000 zdjęcia cyfrowe, potem o tak zwane, takie były krótkie filmiki nagrywane na dyskietki 10-sekundowe. No a potem przyszła cała możliwość wideo, smartfonów, streamingu i jakby pamięci w chmurze. No ale pozostała ta podstawowa myśl, która mnie dręczyła, jak zapisywać czas. Ja pewno mam jakiś błąd w mojej głowie i nie pamiętam imion, nazwisk, nazw i dat. Natomiast bardzo dobrze pamiętam przestrzeń, zespół elementów. Ja myślę, że dodawanie do czegokolwiek tego stałego elementu w postaci jakiegoś znacznika czasu, to mnie osobiście pomaga w porządkowaniu mojego bałaganu w głowie.
dlaczego akurat ta twarz? Dlaczego to nie było coś innego? Niektórzy fotografują witryny sklepu znajdującego się za oknem, jak na przykład u Jarmusza. Inni piszą literki, tak jak malarze, które to z upływem lat coraz bardziej bledną. Dlaczego twarz? Czy to jest rodzaj ekshibicjonizmu i narcyzmu? Dlaczego twarz? Znaczy, pierwsza reakcja moich kolegów ze studiów w 1977 roku było odbiór jak tego jako działanie narcystyczne. Wtedy byłem młodszy, piękniejszy i codziennie robiłem sobie zdjęcie. Ale to była taka kalkulacja, jaki stały element, który ewentualnie podlega zmianom czasowym, jest dla mnie osiągalny, żeby potem go porównać z rzeczywistością. To jest tylko połowa pomysłu, żeby znakować czas. Druga połowa mojego pomysłu, która na początku nie była realizowana, to było, że robię sobie zdjęcie, a potem kieruję kamerę filmową na kogoś, kogo spotykam i czekam z ujęciem tak długo, aż on powie pierwsze słowo, pierwsze zdanie. Po to, żeby poznać czas, zarejestrować innego człowieka. No i to wtedy było w ogóle niemożliwe. Bo nie można było chodzić z BL-ką, nagrą i ekipą codziennie po świecie, żeby sobie robić takie nagrania. Ale powiedz, co to jest BL-ka, bo nie wszyscy wiedzą. BL-ka to jest tak zwana dźwiękowa kamera filmowa, która pozwala rejestrować równocześnie obraz i dźwięk, przy czym obraz jest rejestrowany w kamerze, a dźwięk synchronizowany elektronicznie kabelkiem jest rejestrowany na magnetofonie. To była BL-ka. Takie BL-ki w szkole była jedna taka BL-ka, 16 chyba. 35 chyba w ogóle nie było w 77. A był blimp, który ważył 150 kilo. A blimp to jest kamera schowana w dźwiękoszczelnym pudełku, po to, żeby móc zrobić nagrania dźwiękowe. Jak ten projekt ewoluował i czy możemy coś zobaczyć? Zobaczyć teraz nie bardzo, bo ja na swoim blogu, który się nazywa metamemory20.blogspot.com, ja na moim blogu będę udostępniał moje różne wyimki z archiwum, z dokumentacji, z wystaw, filmy, zdjęcia. Natomiast w tej rozmowie chciałem porozmawiać bardziej o tekście, który jest jakby załącznikiem do doktoratu, o tekście pod tytułem Metamemory, czyli od pamięci pisanej do internetu. I pytanie jest, bo wydaje mi się, że ta refleksja moja, że ta pamięć medialna jest bardzo ważna, jest z jednej strony oczywista, a z drugiej strony nie jest spotykana w rozmowie o mediach, o rzeczywistości, o opisywaniu świata. Dlatego myślałem, że może to kogoś zainteresować. Z czego składa się twój doktorat, którego tematem jest znowu wspomniana wcześniej pamięć medialna? Z czego składa się twój doktorat? Z jakich części składa się twój doktorat, którego, jak wiem, tematem doktoratu jest pamięć medialna? Mój doktorat jest kontynuacją tego projektu, który rozpocząłem w 1977 roku. Projekt ewoluował, w nazwie ewoluował do nazwy współczesnej, czyli metamemory, czyli o pamięci z różnych punktów widzenia, o strukturze pamięci, o naturze pamięci. Natomiast sam doktorat, jak zwykle to bywa, to jest wystawa w moim przypadku mediów, fotografii, filmu, wideo i sieci oraz aneks teoretyczny.
w części wystawowej, która się odbyła w elektrowni w Radomiu, Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrowni w Radomiu, pokazałem ewolucję, wyimki z ewolucji tego projektu od roku 1977, a nawet cofając się pamięcią jeszcze wstecz, do dzisiaj. Natomiast w części teoretycznej, w aneksie teoretycznym, próbowałem przeanalizować to pojęcie i wytłumaczyć to pojęcie pamięci medialnej. I w pierwszych całą moją wypowiedź podzieliłem na księgi. Jest w sumie 10 części, z czego jest wstęp i 9 ksiąg. I te księgi, to szukałem jakiegoś sposobu na uporządkowanie tego całego bałaganu. Na początku one przedstawiają mnie, jakby w jaki sposób ja dotknąłem pojęcia pamięci. Poprzez pierwsze zdjęcia, pierwsze zapiski, potem poprzez projekt autoportret, fotomemory, metamemory. Oraz jak kształtowało się moje refleksje na temat pamięci, które pochodzą z obserwacji głównie artystów, ale nie tylko. Uważam, że każdy artefakt, każdy element pamięci medialnej jest sposobem opisywania świata. W związku z czym spróbowałem zdefiniować, co to jest opisywanie świata, a potem podać przykłady różne, które mnie interesują, po to, żeby pokazać, że opisywać świat, czyli generować artefakty pamięci medialnej, można na pewno więcej sposobów niż jest ludzi na świecie i że każdy z nich jest cenny i może być indywidualny i unikalny, a z tego doszedłem do może trywialnej refleksji, ale warto ją chyba wypowiedzieć, że istnieje jeden, jedyny sposób, prawidłowy sposób opisywania świata. To oczywiście jest troszeczkę bulwersujące. To może tutaj zatrzymajmy się, ponieważ chciałbym, żeby to było nie tylko jedno spotkanie, tylko żeby ich było więcej. Chciałbym, żebyśmy teraz przerwali na dziś, a wrócimy do tego tematu i pokażemy Leciłem przykłady, które będą poszczególnymi fragmentami twojego doktoratu. Halo, halo? Dobrze. Tak, halo, teraz cię słyszę. To może tutaj słyszysz? się urywa nasza rozmowa, nasze spotkanie, ponieważ chciałbym w następnej części, w następnym spotkaniu, żebyś na przykładach opisał poszczególne części swojej pracy i żebyśmy mogli to lepiej zrozumieć. Okej. Okay. Do zobaczenia. Czy to na dzisiaj będzie wszystko? Tak. To wszystko. Do zobaczenia. Dziękuję. Na razie.